Czy w piątym miesiącu zwolnienia lekarskiego, nie będzie zbyt późny termin na złożenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne? Zapytanie mojego widza Witam, zwolnienie kończy mi się 6 maja, będzie wtedy 182 dni Od grudnia wygasła mi umowa o pracę, jestem po artroskopii kolana i chcę złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny Czy jeżeli złożę odpowiednie dokumenty z początkiem kwietnia, nie będzie to za późny termin? Czyli ZUS będzie miał miesiąc na Rozpatrzenie sprawy do końca, do hipotetycznego końca zwolnienia lekarskiego. Chodzi mi o to, że leczę się prywatnie, a nie jestem w dobrej sytuacji finansowej i niestety będę musiał dwa razy zapłacić, a wizytę mam dopiero 5 kwietnia. Od czego zależy przyznanie takowego zasiłku? No i. Reasumując to wszystko, wprawdzie według przepisów jest troszeczkę za późno, ale w tej sytuacji, nawet w tym piątym miesiącu, zwolnienia, kiedy zostaje tylko miesiąc do końca, warto porozmawiać z lekarzem o celowości wystawienia tego wniosku. No i jak się lekarz zgodzi, od razu po wizycie szybko złożyć to do ZUS-u, aby mieli czas na rozpatrzenie sprawy. W sumie nie ma nic do stracenia: albo dadzą, albo nie dadzą. I przeczytam Ci jeszcze, jakie są zasady prawne. Nie później niż na 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego lekarz przeprowadza badanie i ocenia, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa doświadczenia rehabilitacyjnego czyli powinien to zrobić maksymalnie w czwartym miesiącu, i z ustawy. Artykuł 18 ustęp 1 Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Czyli zapamiętaj jedno, są dwa warunki, musisz być chory i rehabilitacja lecznicza musi przynieść taki efekt, że wrócisz do pracy. Jeżeli takiego efektu nie przyniesie, to no, może się starać o rentę. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka i do zobaczenia w moim następnym wideo.